Naczelny wódz robi przegląd dywizji wileńskiej. Ostatnim czynem zbrojnym było zajęcie Wilna przez generała Żeligowskiego. Zawarty pokój zastał wielką część kraju w ruinach i zgliszczach. Armia wręcza swemu wodzowi bulawę marszałkowską. Order virtuti militari, odznaka najwyższego bohaterstwa. Uroczystość dekorowania flotu. Wśród powszechnej radości z powodu zwycięskiego zakończenia wojny nie zapomniano o najlepszych synach ojczyzny, poległych bohaterach. Pogrzeb Lisa Kuli w 1919 roku. Thank you.
Lwowa, z Włoch Ulanów, poległych w 1915 roku pod Rokitno. Wróciły do Polski stara jej dzielnica, Górny Śląsk i ziemia wileńska. Krzyże Virtuti Militari otrzymali marszałek Foch, bohaterskie miasto Verdun. Marszałek Pétain. W kraju oficerowie francuscy, oczestnicy wojny polskiej.